Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f od x równa się minus 3 w nawiasie x odjąć 2, w drugim nawiasie x odjąć 9. Liczby x1, x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f. Zatem mamy znaleźć ich sumę, bo takie tutaj mają propozycje w odpowiedziach. Żeby znaleźć miejsca zerowe z takiej funkcji w postaci iloczynowej, wystarczy nawiasy przyrównać do 0. Czyli mamy x minus 2 równa się 0, x równa się 2. Mam x minus 9 równa się 0, czyli x równa się 9. To niech będzie x1, to jest x2. Zatem x1 plus x2 to jest 2 plus 9. Sumowałem te dwie liczby, czyli 11. To jest odpowiedź A. Suma wynosi 11.